A więc siemano, wiecie, ja jestem Kuba. W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać takie trzy rzeczy, które zdarzają się każdemu człowiekowi. Przynajmniej z tego co ja wiem, to większości ludziom się zdarzają takie rzeczy. Więc możecie zostawić łapkę w górę i wtedy pojawi się jakiś kolejny odcinek podobny do tego. Myślę, że fajna sprawa, ale przejdźmy już do odcinka. Często w naszym życiu jest taki moment, gdy wstajemy rano. W sumie to tak myślimy, że wieczorem musimy się położyć wcześniej spać, żeby później następnego poranka już wstać normalnie. Ale w praktyce wygląda to tak. Co jest? Dzisiaj jak nic idę o 19 spać. Oj. Czekaj, która tam godzina jest? A to jeszcze wcześnie, to jeszcze sobie coś porobię. Jest to naprawdę mega dziwna sytuacja i nie wiem czemu tak się dzieje, że rano chce się iść wcześniej spać, a wieczorem już nie ma takiej potrzeby. To jest naprawdę bardzo dziwne w naszym życiu. Kolejna rzecz jest taka, że siedzimy sobie na YouTubie i wpadnie nam w ucho taka fajna nuta. Na Spotify, na YouTubie, gdziekolwiek, gdzie leci muzyka. Wpadnie nam super taka nuta w ucho i później sobie cały czas nucimy, śpiewamy. I tak może być nawet przez cały dzień. No halo, o co chodzi? Ja tak mam z tym remiksem od Isamu. I chyba właśnie teraz mi to wpadło w ucho. No i do końca dnia już będę sobie to nucił. Kurde. I ostatnia rzecz w tym odcinku to ten moment, kiedy nie możemy zasnąć. Akurat ja mam tak dość często. Położę się około 23 spać i leżę i nie mogę zasnąć. WTF! Później odpalam YouTube'a, później coś tam obejrzę i wyłączam telefon i dalej nie mogę zasnąć. O co chodzi? Ja tego po prostu nie rozumiem. Jak tak może być? Więc myślę, że wy też macie takie właśnie rzeczy, które was dość denerwują w swoim życiu. Bo to jest akurat te rzeczy, które wymieniłem, one są dziwne. Więc jeżeli macie takie rzeczy, możecie napisać w komentarzach, zostawić łapkę w górę, suba. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i to tyle. Pa, pa. No i cześć.